cucinita, la pizza capricciosa, sole mio, ma che cosa, Madonna che ragazza, sole mio, pizza pazza. Witam, znajdujemy się w pizzeria Tropicana w Śremie. Dzisiaj mamy 9 lutego, czyli Światowy Dzień Pizzy. I dzisiaj pokażemy Państwu, jak przygotujemy u nas pizzę. I zrobimy dwie kompozycje, czyli pizzę piekielną i pizzę dalla casa. Zaczynamy od razu wałkowywania ciasta. Trochę rozciągając ciasto, było bardziej puszyste. I nakładamy na blaszkę, wcześniej przesmarowaną oczywiście lekko olejem. I rozciągamy. Ok, jedno mamy, robimy drugą. Proces powtarzamy. Ok. I nakładamy. Ok. Robimy teraz lekki rancik. Jedno mamy. I drugą. Następnie kładziemy sos. Do pizzy della casa zrobimy na zwykłym pomidorowym. A piekielną zrobimy z sosem ostrym, czyli podlewając trochę sosem pikantnym. Tyle wystarczy. Ok, mamy to. Składniki potrzebne do pizzy della casa, czyli szynka, salami, i pieczarki. I oczywiście najważniejszy składnik, czyli ser. Jedną pizzę mamy przygotowaną. Teraz robimy pizzę piekielną, czyli na ostro. Do piekielnej będziemy potrzebować salami też. Cebulka, wcześniej skrojona. Boczek. I jalapeno. Ok. Przygotowane pizze trafiają do pieca na około 15 minut, przesadziłem, 8 minut w temperaturze 300, tam około 30 stopni. Po 8 minutach, że tak powiem, siedzenia pizzy w piecu, pizze mamy gotowe. Podpiekamy jeszcze lekko spody. Ok. Kroimy na 8 kawałków. Można na 6, można na 8. Według uznania. Można posypać lekko ziołami, oregano, suszoną bazylią, według uznania.
Dzisiaj Światowy Dzień Pizzy. Tutaj przygotowaliśmy dla Państwa nasze propozycje pizzy. My zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, do stworzenia własnej kompozycji, ciekawej nazwy. Ciekawa kompozycja i ciekawa nazwa będzie nagrodzona voucherami do naszej pizzerii. Zapraszamy do zabawy. Pizza, bella, pizza, bella, pizza, salami, margherita, pizza, pazza, dolce vita, la pizza.